Cześć moi drodzy, witam was w pierwszym dniu Vlogmas! Żartowałam. Vlogmas zaczyna się dopiero jutro, więc koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, klikając ten poniższy czerwony przycisk, tak aby był szary. Wtedy będziecie ze mną na bieżąco, a jeśli jesteście tu pierwszy raz, to będziecie mieć tę pewność, że mój kanał gdzieś wam nie umknie w internetach i nie zgubi się pomiędzy innymi kanałami. Także zachęcam do subskrybowania. A ja nagrywam dzisiaj i prawdopodobnie to będzie vlog z dwóch dni. Vlog taki organizacyjny. Będą takie przygotowania, będzie też pakowanie, ponieważ gdzieś jedziemy, ale to wszystko zobaczycie już na Vlogmasie. No i takie kwestie organizacyjne, czyli pokażę wam, jakie kalendarze adwentowe mam, powyjmuję te kalendarze, też powiem wam, co i jak z godzinami publikacji vlogmasów, także taka kwestia organizacyjna, przygotowania i wszystko takie właśnie ostatnie szlify przed vlogmasem, sprzątanie i różne takie sprawy, więc lecimy ze śniadaniem. I'm running in circles around you, and I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Dzisiaj na śniadanie koszak szuka. Tylko ja sobie teraz doprawiłam, bo wiadomo, bez przypraw robię. I jedyne tutaj przyprawy to był czosnek, słodka papryka, tymianek, oregano, bazylia. Wszystko suszone. No i wygląda to bardzo ambitnie, że ogarniałam wszystkie pomidory. Ale tak na ogół to ja używam takich pomidorów z puszki Daftona. Po prostu najbardziej lubię, szybko, sprawnie i smacznie. Ale znaczy, że też mamy wyjazd, a sporo pomidorów było dojrzałych, to stwierdziłam, że je po prostu wykorzystam. A w puszce też nie miałam. Jakbym miała pomidory w puszce, to pewnie bym takie wykorzystała. No i jajko mam dosyć mocno na twardo. Ale takie też musiałam zrobić Glory, więc z automatu. Mnie też. Nie? Mm? Ale jak jej smakuje. Tak? Mega. Także zabieramy się do jedzonka i lecimy z tym dniem. Miam, miam. Tak? Smakuje ci? Gloruś? Tak? W ogóle muszę wam pokazać, czego się Gloria nauczyła. To jest hit. Glorcia, uwaga! Musiałam, nigdy nie miałam takiej prawdziwej przyjaciółki, musiałam ją sobie urodzić. W ogóle w szoku jestem, jak jej ta szakszuka smakuje. Wcina tak po prostu, że już praktycznie na talerzu nic nie ma. Jeszcze jej troszeczkę dołożyłam pomidorków. Tak. Tak. Nie no, to jest mistrz mały. Kocham cię, wiesz? No. Słodko się patrzy na jedzącego bobasa, a jeszcze słodziej się po nim sprząta. To jest, moi drodzy, ta druga strona BLW, której raczej w internecie się nie pokazuje, no bo to jest bałagan, to jest syf, to jest nieestetyczne, a w internecie wiadomo, wszystko przecież musi być idealne. Ja chciałam wam pokazać, jak pięknie zjadła, co prawda z podłogi wam pokazuję, ale nieważne. Siniaczek jest pusty, jestem naprawdę bardzo dumna i tak się cieszę, tak mi po prostu serce rośnie, kiedy widzę, że jej coś smakuje. I okej, nie powiem, no przy tym BLW trzeba się troszeczkę sprzątać tego bałaganu, który jest na podłodze, ale daje mi to ogromną satysfakcję, kiedy widzę, że moje dziecko jest taką radością i wszystko mu smakuje. Mój maluszek jest już na pierwszej drzemce, także zasiadam na chwileczkę i powiem wam, od czego zaczęłam przygotowania do vlogmasu, więc stwierdziłam, że zacznę od siebie. Odgruzuję siebie, sprawię, żebym poczuła się lepiej, żebym nabrała więcej po prostu takiej energii, no bo wiadomo, że wygląd też sporo sprawia, że jakby my siebie inaczej postrzegamy, więc byłam wczoraj na paznokciach, proszę bardzo,
pierwsze świąteczne paznokcie i w ogóle nie wiem, czy zobaczycie, jakie ja mam suche dłonie. Najbardziej to będzie widać tutaj na tym małym palcu. Cały czas smaruję witaminą A. Nie wiem, co się stało, że mi tak aż popękały boleśnie dłonie. Tragedia. Wracając do paznokci. Justyna powiedziała, że są to pierwsze świąteczne paznokcie, które robi w tym roku, więc zapoczątkowałam u niej sezon na te paznokcie. Dodatkowo wróciłam do kwadratu. Stwierdziłam, że sprawdzę, w czym się lepiej czuję, czy migdał, czy kwadrat. I mam Frencha. Ja i French. Ja taka raczej byłam antyfrench, więc nie wiem, co się w mojej głowie aktualnie dzieje przez te hormony. Ja nie wiem, o co chodzi. Ale dobra. No i to jest jeszcze, wiecie, no spoko, niby kształt, wszystko okej, ale to jeszcze nie jest to, co chcę, bo ja znowu zażarłam swoje paznokcie oczywiście. Mam problem z obgryzaniem, no to tak jest. Więc te paznokcie jeszcze są, wiecie, no gdzieniegdzie, o, idą gdzieś tam do góry, są krzywe. Zapuszczę i wracam do hybryd, które po prostu, których się zakochałam, kiedy miałam je pierwszy raz i serio wyglądały tak naturalnie. Także zapuszczam, jestem zawzięta, nie gryzę nic, staram się przynajmniej. No i w kwestii jeszcze odgruzowania, wczoraj też byłam na regulacji brwi, na laminacji rzęs. Ciekawe, czy to będzie w tym świetle widać. O, może teraz będzie widać. Na laminacji rzęs oraz na regulacji brwi u Natalki Szczurek, więc odgruzowanie pełną parą. Jestem gotowa na vlogmas. Jeszcze muszę tylko odgruzować dom. To jest trochę gorsze do wykonania. No i pakowanie i w ogóle. Mam na to 2 dni. Dzisiaj i jutro. I zaczynamy vlogmas. Czy ja się wyrobię? Nie wiem, bo mam spakować siebie, mam spakować dziecko. Życzę mi powodzenia. Dobrze, że dzisiaj mam piękną, słoneczną pogodę, także mam po prostu jakoś tak dzisiaj czuję, że mam tą energię. Tego kopa mam takiego konkretnego, także zabieram się do roboty. I'll be whatever you want me to be. You know I'm on your side. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while. Czas zabrać się za coś, czego nie cierpię, czyli pakowanie. I zacznę po prostu od spakowania Glory. Myślę, że tak będzie najlepiej. Mam zrobioną mniej więcej listę, co potrzebuję zabrać. Ale zrobię po prostu tak, że będę otwierać komodę. Bo może coś mi umknęło po prostu. I wszystko to, co zobaczę, że jest tutaj do zabrania, to po prostu wezmę ze sobą. Nie wiem. A później będę to wszystko segregować. Jak mi to wyjdzie, nie mam pojęcia. Żałuję, że nie zrobiłam tak, że po prostu pakując się na Mazury, a kurczę, spakowałam wtedy nas idealnie, bo niczego nam tak naprawdę nie brakowało, to mogłam po prostu wtedy już tą listę sobie gdzieś zostawić, a ja wszystko usunęłam. Po prostu powykreślałam i wyrzuciłam to, więc masakra. Dobra, no jakoś pójdzie. Takie dni jak dzisiaj moja mama ratuje tyłek, bo przygotowała Glorci zupkę. Najlepszy w tym jest fakt, że jak moja mama gotuje dla Glory zupę, to jest jej więcej, więc sobie dzielę na porcje, zamrażam i właśnie w dni takie jak dzisiaj, czyli kiedy mam dużo rzeczy do ogarnięcia albo po prostu zwyczajnie w świecie nie chce mi się gotować, to sobie taką zupkę rozmrażam, jest super. Proszę bardzo. Babcia wróciła z pracy, to babcia powie, co się znajduje w tej zupce. Bardzo dobra ta zupka. To słucham. Skład. Ja muszę wszystko mieć do potrąb, od A do Z. Warzywka, takie jak wy macie w tej zupie, tylko że wy macie ze śmietaną. Więc jest tak. Marchewka, ziemniaczek, seler, por, groszek, kalafior i Glorcia ma normalny, zwykły ryż, a wy macie makarony ryżowe. Podrobinka, masełka i woda. Już daję, proszę, proszę. Niam, niam. Proszę, proszę. A? Niam, niam. Loruś. Teraz nie. Nie. A?
przyszliśmy do Dilza. A ty jako pierwszy sięgnąłeś po słodycze. Ja jestem w szoku. Byłam przekonana, że to mnie będziesz powstrzymywał. Nie mam żadnych słodyczy. Przepraszam, chcę przejść. Jesteśmy już po zakupach i co? Chyba udane zakupy, nie? Bo wszystko, praktycznie wszystko to, co było z listy, zostało kupione, tylko jeszcze zostały słoiczki, bo jednak, no wiadomo, jak będziemy gdzieś na wyjeździe w restauracji, to zrobimy tak, żeby Gloria mogła zjeść sobie z nami w restauracji. Ale w razie czego dobrze mieć jakiś po prostu słoiczek na czarną godzinę, więc Wojtek teraz jedzie, odwozi siebie na mecz, jedzie na mecz grać. A ja wracam do domu sama, więc po prostu po drodze stanę, jeszcze się zorientuję, czy w ogóle wszystko jest okej, czy Gloria śpi. Raczej tak. I po prostu stanę sobie po drodze poszą i tam się rozejrzę ze słoiczkami. Zakupy porobione, jak widzicie, obrałam już nową kurtkę, bo tą, którą wzięłam z domu, to jest taka kurtka, którą noszę wszędzie, nie wiem, żeby wynieść śmieci, cokolwiek, więc stwierdziłam, niby nie jest brudna, ale jakby się okazało, że jest to trochę siera. Więc, już wracam do domku, kupiliśmy z Wojtkiem tę płytę Empiku świąteczną i kurczę, zobaczymy, co to będzie, zobaczymy. Płyta, która ma w środku trzy. Płyta, która ma w środku trzy. Są w środku trzy płyty, ale kurczę, klimatycznie fajnie to wygląda. Także już jedną sobie puszczę. Patrzcie, jak to super wygląda. W takim starym stylu. Także puszczam sobie już świąteczną muzykę i wracam do domku. Hej, mamy kolejny dzień, a ja witam się z wami późnym popołudniem. Od samego rana jestem na pełnych obrotach i dosłownie chodzę tak tu jakieś pranie, tu sprzątanie czegoś i pakowanie się. Stwierdziłam, że po prostu chcę choć raz zrobić to tak, żeby mieć ten wieczór luźny, żeby mi się to udało. Mieć luźny po prostu i tą taką spokój w głowie, że jestem już spakowana, ja i Gloria, i mamy naprawdę ten chill, bo zawsze wygląda to tak, że jest pakowanie, jeszcze dopakowywanie czegoś na ostatnią chwilę, nerwy, bo coś się nie zmieści, bo coś tam, tym bardziej, że jest w ogóle, to jest wyczyn jakiś, bo musimy się spakować do naszej Bemki, która nie ma jakoś super dużo miejsca, więc nie wiem, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Więc stwierdziłam, że kurczę, wiecie co, nie nagrywam dzisiaj żadnego pakowania, ogarniania, nic, bo po prostu nie dałabym rady. Samo rozstawianie aparatu, żeby zrobić ładne przybitki, to też zabiera czas, więc pokażę wam tylko, co kupiłam wczoraj w Auchan. Pokażę wam tylko te, jakie słoiczki kupiłam i jaką kupiłam Glorii kaszkę. Wybrałam słoiczki Gerber Organic, które Gloria już zna, bo miała okazję próbować. I powiem wam, jakie mamy ułatwienie. Z racji, że nie je ona mięsa tak samo jak my, to mamy bardzo duże ułatwienie, no bo sporo słoiczków jednak jest z dodatkiem jakiegoś tam kurczaczka, wołowinki i innych rodzajów mięs. A tutaj z Gerber Organic wybrałam marchewkę, słodki ziemniak, krem z białych warzyw i z kukurydzą. I ostatni to jest zielony groszek, brokuły, cukinia. Ten właśnie jeszcze, zielony groszek, brokuły i cukinia. Tak. Mam spakowane tutaj do torby. Mam też tutaj śliniaczek, sztućce, mam wafle ryżowe na przekąskę. Także tutaj mam już torbę ogólnie taką pierwszej potrzeby spakowaną. Teraz jeszcze ubranka i różne inne dukarele tutaj do tej torby. I w razie W wzięłam jeszcze taką kaszkę bobowita, 7 zbóż zbożowo-jaglana, pełnoziarnista. Ona jest bez dodatku cukru i też nie leciałam w jakieś smakowe, bo jeżeli będzie trzeba, to sama wolę wkroić owoca, a często niestety te smakowe kaszki mają dodatkowo cukier w składzie. Po
co? Nie wiem. Jestem właśnie w sypialni i będę rozkładać kalendarze adwentowe. Nie wierzę, że to już, że tak szybko zleciało. I mam też do pokazania Wam oraz mojej córeczce jej pierwszy kalendarz adwentowy. Jestem bardzo podekscytowana. Zastanawiałam się długo, jaki kalendarz adwentowy można kupić niemowlakowi. No samemu zrobić będzie ciężko, bo bardziej bym szła w takie rzeczy jak właśnie zabawki, smakołyki, jakieś takie zdrowe przekąski, ale to dopiero w późniejszym okresie, kiedy będzie starsza. No ale co wymyślić dla dziecka 8-miesięcznego? To jest dopiero wyzwanie. No i przekopałam internet i znalazłam kalendarz idealny. Mam go już od października, czeka. Uwaga, proszę bardzo, kalendarz adwentowy z książeczkami. Są to mini książeczki Disneya. Boże, jestem tak podekscytowana, że nie mogę. Ten kalendarz jest tak piękny, że przy okazji zamówiłam taki sam dla Laury, czyli córeczki naszych przyjaciół. Jak się z nimi spotkamy, to wręczę, także mam nadzieję, że też się Laurze spodoba. A teraz, moi drodzy, a, tak to wygląda w ogóle, pokażę Wam. Uwaga, a to związane. Tyk. Patrzcie, jak pięknie. I to są takie mini książeczki. To wszystko zobaczycie, jak Gloria będzie otwierała. A teraz czas na jej reakcję. Już nie, to samo zobaczycie. Kurde. Co to? Tak nigdy nie śmiała, nie? Kalendarz adwentowy jest z Mixit. Z Mixit miałam również w zeszłym roku. Bardzo mi się podobał. To jest typowo spożywczy kalendarz. Spodobał mi się na tyle, że w tym roku postanowiłam, że również go kupuję. I z tego, co widzę, już podpatrzyłam sobie, mamy tutaj takie naklejki i w momencie, gdy wyciągamy sobie pudełeczko, to na odwrocie jest jakaś część domu przedstawiona i można sobie po prostu wypełnić, wykleić naklejkami tutaj. Są postacie, są różne meble, choinki. Wiecie co? Ja to zostawię ten kalendarz na przyszłość. Dla Glorii, jak będzie starsza. Mam już zostawione właśnie z zeszłego roku dwa kalendarze, po prostu, wiecie, puste kalendarze, żeby je po prostu w przyszłości wykorzystać, więc myślę, że ten też się fajnie przyda. Także mamy ten kalendarz i bardzo chciałam kupić jakiś kalendarz beauty, natomiast nic mi się nie podobało. Nie wiem, czy to po prostu teraz robią takie gorsze kalendarze, ale jeżeli już były jakieś fajne kalendarze, to były one po prostu za ponad 600 zł, a stwierdziłam, jeszcze mnie nie powaliło, ale w ostatnim czasie z okazji Black Friday na Zalando był przeceniony kalendarz Zalando Beauty z 600 zł na 400. I uwaga, idzie do mnie ten kalendarz. Idzie do mnie ten kalendarz. Miał chyba dzisiaj przyjść, nie wiem co się stało, że go nie ma. I to jest kalendarz, który jest prezentem świątecznym od moich braci. Także od razu im bardzo dziękuję. Jestem bardzo podekscytowana tym kalendarzem. Także będzie kalendarz Mixit, kalendarz Beauty dla mnie z Zalando. No i Gloria będzie miała swój kalendarz adwentowy. I to by było na tyle kalendarzy w tym roku. Więc moi drodzy, zanim się jeszcze z Wami pożegnam, kwestia informacyjna. Vlogmasy będą na moim kanale pojawiały się codziennie o godzinie 15. Założenie jest, że codziennie. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Jednak mam małe dziecko, wiadomo, że tutaj tego czasu już nie ma na tyle, więc zapraszam Was na mojego Instagrama, tu jest nazwa. Gdyby się vlogmas nie pojawiał, będzie opóźnienie, cokolwiek, to ja Wam będę dawać tam znać. Także Was zapraszam na Instagrama. Powiedziałam Wam już, że vlogmas będzie się pojawiał codziennie o godzinie 15, a jeżeli chodzi o to, w jaki sposób będę dodawać. Wygląda to tak, 1 grudnia nagrywam pierwszy dzień vlogmas, 2 grudnia dodaję ten właśnie dzień pierwszy. I tak to wygląda. 1 nagrywam, 2 wrzucam, 2 grudnia nagrywam, 3 wrzucam. I tak po kolei, tak było co roku i tak właśnie robię cały czas, więc mam nadzieję, że wszystko to, co ważne, powiedziałam. Widzimy się, moi drodzy, już jutro w pierwszym dniu vlogmas z nami.
z pełną rodzinką, z moją córeczką pierwszy raz mała vlogmasowiczka. Także dzięki Wam za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. A my widzimy się już jutro we vlogmasie numer 1. Woo!